Witajcie! Coraz więcej ludzi dochodzi do wniosku, że zwierzęta powinny żyć w swoim naturalnym środowisku, a nie tylko przebywać w klatkach i zabawiać sztuczkami tłumy gapiów. Mówimy tu nie tylko o zwierzętach w ogrodach zoologicznych, ale także we wszelkiego rodzaju oceanariach. Nie chcemy ingerować w ich działanie, ale zdradzimy Wam kilka tajemnic, które skrywają takie miejsca przed odwiedzającymi. Każdy z Was sam zdecyduje, czy odwiedzić oceanarium, czy jednak nie. Mylą się ci, którzy uważają, że praca trenera zwierząt daje tylko przyjemność i nie wiąże się z żadnymi zagrożeniami. Oczywiście trenerem można się stać dopiero po ukończeniu specjalnych kursów. Pomimo tego nawet profesjonaliści z doświadczeniem nie zawsze mogą przewidzieć, jak zachowa się zwierzę, gdy poczuje się uwięzione. W takich przypadkach cały gniew wylewa zwykle właśnie na trenerze, któremu niestety nie zawsze udaje się wyjść z tego cało. Zdarzają się również przypadki, które kończą się wręcz tragicznie. Patrząc na orki w oceanariach, wydaje się, że wszystkie dobrze się ze sobą dogadują. Można uznać, że to logiczne, skoro zwierzęta te razem żyją, jedzą i się bawią. Nie do końca tak to działa. Warunki, w jakich żyją orki w oceanarium, często wywołują u nich niepokój czy wręcz panikę. Wtedy dochodzi między nimi do walk, zazwyczaj niezwykle gwałtownych. Niestety w takich sytuacjach trenerzy mogą je jedynie obserwować, a po zakończonej walce pomóc wyleczyć rany. Ponadto orki często wyskakują z basenu nie dla rozrywki, ale w nadziei na odzyskanie wolności. Biedne zwierzęta nie rozumieją, że to niemożliwe. Gdyby życie delfinów i orek w niewoli było tak dobre, jak opisują to pracownicy oceanariów, ich oczekiwana długość życia byłaby znacznie dłuższa niż na wolności. W końcu, w przeciwieństwie do swoich krewnych żyjących na wolności, nie grozi im atak ze strony drapieżników czy problemy ze zdrowiem przez brudną wodę. W praktyce oceanarium to dla orek i delfinów jak wyrok śmierci. Nie stanowi tajemnicy, że przewidywana długość życia zwierząt w niewoli znacznie różni się od przewidywanej długości życia ich krewnych w środowisku naturalnym. Te same orki w naturze mogą żyć znacznie dłużej niż w oceanariach. Średnio samce żyją od 60 do 70 lat, a samice od 80 do nawet 100 lat. W oceanariach sytuacja jest zupełnie odwrotna. Tylko niektóre orki dożywają 30 lat, a większość umiera przed 20 rokiem życia. Jak zapewne wiecie, w zamkniętych ośrodkach orki żyją w specjalnych, podwodnych klatkach, które mają im jednak dać złudne poczucie wolności. Możecie być zaskoczeni, ale dla nich działa to tak samo jak życie w niewoli. Niektóre orki od razu się tam urodziły, a inne trafiły tam oddzielone od stada na wolności. W naturze orki i delfiny pływają do 160 km dziennie. Dzikie zwierzęta mogą przebywać pod wodą do 30 minut, a zwykle spędzają tylko 10-20% czasu na powierzchni. W oceanarium baseny są bardzo płytkie, dlatego orki i delfiny spędzają ponad połowę czasu na powierzchni. Eksperci uważają, że z tego powodu płetwy grzbietowe wielkości orek słabną. Tymczasem delfiny poruszają się za pomocą echolokacji. Za pomocą fal sonarowych otrzymują informacje o obiektach, ich kształcie, konsystencji i położeniu. W niewoli świat staje się dla nich jednym wielkim chaosem, zdominowanym przez sztuczne, niepotrzebne dźwięki, które często doprowadzają te biedne zwierzęta do szaleństwa. Były trener delfinów Doug Cartledge twierdzi, że te stadne, towarzyskie zwierzęta są często trzymane w pojedynkę w formie kary. Po prostu umieszcza się je w zagrodzie i ignoruje. To dla nich prawdziwa psychiczna tortura. Nic dziwnego, że z tego powodu żyją w silnym stresie. Czasami stres ten jest tak intensywny, że delfiny i orki popełniają samobójstwo. Jacques-Yves Cousteau i jego syn Jean-Michel byli świadkami tego, jak delfin wiele razy celowo uderzał w ścianę, aż w końcu umarł. Przysięgli sobie wtedy, że nigdy więcej nie złapią żadnego ssaka morskiego. Oczywiście to obietnica godna pochwały. Na uznanie zasługują również sytuacje, w których pracownicy oceanariów łapią chore czy zranione zwierzęta, leczą je i wypuszczają na wolność. Zdarzają się też przypadki, gdy przedstawicieli zagrożonego gatunku umieszczano w takim ośrodku do czasu wzrostu populacji. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku orek. Często zdrowi rodzice są siłą rozdzielani z potomstwem. Nikt chyba nie chciałby zostać porwany i gdzieś zamknięty. Orki w oceanariach znają to uczucie jak nikt inny. Co zaskakujące, te zwierzęta są znacznie mądrzejsze niż mogłoby się nam wydawać. Do tego oczywiście też mają emocje, więc trudno sobie nawet wyobrazić, w jakim znajdują się stanie, gdy ludzie oddzielają je od stada. Stado przypomina przecież ludzką rodzinę, a orki nawet bardziej niż inne walenie dbają o swoich krewnych.
Wystarczy przypomnieć sobie historię Szamu, pierwszej orki, która miała wykonywać sztuczki dla publiczności. Gdy Szamu została złapana, łowca odebrał życie jej matce dosłownie kilka metrów od samej Szamu, jakby oddzielenie orki od rodziny mu nie wystarczało. To okropne i bardzo smutne. Po co to wszystko? Oczywiście dla pieniędzy, naszych pieniędzy, które płacimy za oglądanie tych zwierząt w niewoli. Czy nadal myślicie, że delfin robi sztuczki tylko po to, by zabawić nas i nasze dzieci? Nie, to głód jest jedynym bodźcem do wykonywania sztuczek z delfinami w delfinarium. Byli trenerzy twierdzą, że głód i samotność to powszechne formy treningu. Według trenera Ricka Oberiego koncepcja treningu, po którym następuje zasłużona nagroda, jest niczym innym jak wcześniejszym pozbawieniem pożywienia. W delfinariach zwierzęta czasami nie otrzymują aż 60% pożywienia przed pokazem, więc w trakcie pokazu odczuwają ostry głód. Aby dostać jedzenie, wykonują lepsze sztuczki. Baseny natomiast utrzymuje się w czystości głównie za pomocą chloru, siarczanu miedzi i innych agresywnych chemikaliów i to dlatego wiele delfinów pływa z zamkniętymi oczami. Rick Oberi uważa, że z powodu zbyt dużej ilości chloru w wodzie skóra delfinów złuszcza się, a niektóre z nich mogą nawet oślepnąć. Wszyscy pamiętają na pewno słynną trylogię Uwolnić orkę. Prawdziwą gwiazdą stała się dzięki niej orka Keiko, która zagrała jedną z głównych ról w filmie. Po premierze filmów w Stanach Zjednoczonych powstała fundacja charytatywna Uwolnić orkę Keiko, której celem była walka o uwolnienie dzikiego zwierzęcia i jego powrót do naturalnego środowiska. Do organizacji zaczęły wpływać darowizny. Opinia publiczna zażądała poprawy warunków życia ciężko chorej orki i jej wypuszczenia na wolność. Za pieniądze zebrane w 1996 roku Keiko trafił do Oregon Coast Aquarium w Newport w stanie Oregon, gdzie przeszedł leczenie. Keiko złowiono w 1979 roku u wybrzeży Islandii i wysłano do oceanarium. 3 lata później sprzedano do Ontario, a w 1985 roku zaczął występować w parku rozrywki w Mexico City. Przez powszechne oburzenie i po zebraniu datków w 1998 roku Keiko wrócił do swojej ojczyzny na Islandii samolotem Boeing C-17. W Reykjaviku zbudowano specjalne pomieszczenie dla orki, gdzie zaczęto przygotowywać ją do wypuszczenia na wolność. Pomimo tego, że pomysł ten budził kontrowersje, a niektórzy eksperci mieli wątpliwości, czy orka da sobie radę w nowym środowisku, w 2002 roku Keiko został uwolniony. Nadzór nad orką powierzono grupie Ocean Futures. Uwolnione zwierzę przepłynęło około 1400 km i osiadło na fiordzie Teiknes w zachodniej Norwegii. Chociaż Keiko wykazywał pewne zainteresowanie swoimi krewnymi, nadal był bardziej przywiązany do ludzi. Specjaliści, którzy za nim podążali, wciąż go karmili. Orka nie potrafiła jednak przystosować się do życia na wolności. Zmarła 12 grudnia 2003 roku na zapalenie płuc. Do pewnego stopnia Keiko przyczynił się do walki z przetrzymywaniem zwierząt w niewoli dla celów rozrywkowych. W Brazylii wykorzystywanie ssaków morskich w taki sposób jest nielegalne, a w Anglii wszystkie delfinaria zamknięto z powodu publicznego protestu. Kostaryka stała się pierwszym krajem na świecie, który zakazał trzymania delfinów i wielorybów w niewoli. Obecnie ponad połowa krajów Unii Europejskiej może pochwalić się brakiem delfinariów. Wiele z nich zakazało już także wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach. Najbardziej postępowe przykłady to Irlandia, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Czechy oraz Estonia. Tamtejsza opinia publiczna silnie zareagowała na próby zbudowania biznesu rozrywkowego na delfinach. Niewątpliwie jest tu o czym myśleć i czego się uczyć. Tak długo jak będzie popyt, będzie podaż. Wierzymy jednak, że więzienie pięknych zwierząt w niewoli w celach handlowych to okrucieństwo i ten horror powinien się raz na zawsze skończyć. To wszystko na dziś. Jeśli się z nami zgadzacie, możecie podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!